Popołudnie z telewizją w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska, witam Państwa. Naszym gościem w studiu jest Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15, witam serdecznie. Dobry wieczór. Nie bez znaczenia fakt, że jest Pan wiceprzewodniczącym Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, bo Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, właśnie dzisiaj do tej afery wracał, tłumaczył zresztą, mówił, że są to dwie afery. Amber Gold podzielona na właśnie Amber Gold i na pion OLT Express. Mówił o tym, a wcześniej, przypomnijmy, Donald Tusk mówił z kolei, zrzucając winę na Mateusza Morawieckiego, że gdyby ten miał odpowiadać za aferę GetBack, to byłby już spalony na stosie. Taki mocny cytat, znany, pamiętny. Jak skomentować przede wszystkim słowa Jarosława Kaczyńskiego dzisiaj, ale także co jeszcze do wniosków Komisji Śledczej w sprawie Amber Gold po przesłuchaniu Donalda Tuska? Najpierw Jarosław Kaczyński. Znaczy, ja najpierw się odniosę, bo tak się zastanawiam, bo rzeczywiście Donald Tusk powiedział, że Mateusz Morawiecki powinien być spalony na stosie, to w takim razie jaką karę trzeba było zastosować wobec Donalda Tuska za te wszystkie afery, które za jego rządów wybuchły? No i tutaj rzeczywiście podejrzewam, można było taki teleturniej czy jakąś sondę urządzić z pytaniami, tak, jaka kara dla Donalda Tuska, skoro Mateusz Morawiecki powinien spłonąć na stosie. To pan jaką odpowiedź by wybrał? Trybunał Stanu? Nie, no ja bym szukał również w ten deseń, to znaczy, nie wiem, jakieś łamanie kołem, nie wiem, plastrowanie, no nie wiem, trzeba było się zastanowić, łamanie jakie tam były... Łamanie kołem dla Donalda Tuska. No na przykład, no bo palenie na stosie to taki, bym powiedział, rytuał średniowieczny. Przede wszystkim dzisiaj przez uduszenie. Już bardzo nieekologiczny, nawiązując do szczytu klimatycznego w Katowicach. Panie pośle, no ale poważna sprawa. Rzeczywiście Jarosław Kaczyński powiedział dzisiaj tak, że PiS to nie jest PO, to nie jest to samo i nie wolno porównywać partii Jarosława Kaczyńskiego do partii Grzegorza Schetyny dzisiaj. Tymczasem to Kukiz 15 głównie takich porównań używa. Tak, to prawda. Moim zdaniem Jarosław Kaczyński dotknął jakby istoty problemu, to znaczy zagrożenia, które jest cały czas groźne dla Prawa i Sprawiedliwości, mianowicie, że ilość popełnionych błędów, ilość ewentualnych afer, które media mogą nagłośnić, a związanych z okresem rządów Prawa i Sprawiedliwości, mogą wywołać takie wrażenie wśród przeciętnych wyborców, że PiS od PO nie różni się zasadniczo niczym, tylko jakimiś akcentami. Starał się Jarosław Kaczyński dosyć skutecznie argumentować, że te różnice jednak są zasadnicze i kwestia chociażby, ja tu się zgodzę, afery GetBacku i sposobu działania organów państwa. Szkoda, że nie zabrakło takiego porównania z aferą Amber Gold, bo tutaj mamy raptem 7 listopada wpływa zawiadomienie do prokuratury krajowej od pana Leszka Czarneckiego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego pana Marka CH. No właśnie, a dzisiaj już 20... Marka H, to jest sedno sprawy, zatrzymanego z zarzutami. 22 został zatrzymany, to jest raptem 15 dni różnicy, czyli no 2 tygodnie. W przypadku Marcina P. A media i tak zarzucały, że CBA weszło zbyt późno, że być może Marek H. zdążył ukryć jakieś dowody. Tak, no to jest ta zasadnicza różnica, natomiast rzeczywiście kilka takich porównań można zauważyć. No, kwestia nepotyzmu, obsadzania stanowisk, to ludzi naprawdę bardzo boli. Szkoda, że Jarosław Kaczyński do tego się nie odniósł, aby utemperować część przynajmniej działaczy Prawa i Sprawiedliwości, aby nie traktowali administracji publicznej jako targowiska z synekurami dla członków najbliższych rodzin, aby również wpłynąć na samorządowców, bo też już obserwujemy różne karuzele kadrowe w tych samorządach, gdzie Prawo i Sprawiedliwość rządzi, a to się bardzo opinii publicznej jakie nie podoba. Jakie karuzele kadrowe? No karuzele kadrowe, wymiana kadr w spółkach zależnych od organu właścicielskiego, jakim jest jednostka samorządu terytorialnego. To możemy obserwować w tych samorządach, gdzie Prawo i Sprawiedliwość wygrało, wymiana stanowisk kierowniczych, takich ale jak skarbnicy, sekretarze, dyrektorzy wydziałów. To ma miejsce i tutaj trzeba szczególnej uwagi. Ja nie uważam, że wymiana kierownictwa jest czymś złym, natomiast obsadzanie ludźmi niekompetentnymi
jest już czymś złym. I tutaj radziłbym Prawu i Sprawiedliwości daleko posuniętą wstrzemięźliwość i umiejętne argumentowanie tego typu zmian kadrowych, które oczywiście są konieczne, bo każda władza dobiera sobie najbliższych współpracowników, za których ponosi pełną odpowiedzialność. Nie można robić sytuacji, nie można w takiej sytuacji funkcjonować, gdzie ma się staw urzędników tych najwyższego szczebla z poprzedniego rozdania i bierze się za nich odpowiedzialność. Ważne, panie pośle, jest też bardzo to, że na te wszystkie stanowiska powinny być konkursy zgodnie z prawem, co już widzimy w warszawskim ratuszu nie zawsze jest wypełniane, jeżeli mowa o nieprawidłowości. Tu jest porównanie Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej, bo rzeczywiście konkursy to jest coś, czego się wszyscy strasznie boją, ale popatrzmy na obsadę kierowniczych stanowisk w spółkach Skarbu Państwa, zarządu, gdzie konkursów takowych nie ma, tylko po prostu Rada Nadzorcza powołuje odpowiednich prezesów. Wiemy, że tutaj jest szarpanina między koalicjantami Prawa i Sprawiedliwości o te spółki. To również opinia publiczna widzi, obserwuje, bo państwo jako media przedstawiacie to i to wszystko widzimy, więc tutaj... Panie pośle, a może to będzie element dalszych rozmów, bo Jarosław Kaczyński, schodząc z mównicy w Jachrance dzisiaj, zapowiedział dalszy ciąg, powiedział, że to jest tylko ogółem jego wystąpienie, ogólne tezy, że dalsze rozmowy już wewnątrz partii będą się toczyły. No z tego, co usłyszeliśmy, bo to te ogóły, no to było takie jednak kiwanie palcem do parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, prawda? Gdzie pan to zauważył? No z pewnością zauważyłem przede wszystkim na samym początku wystąpienia, gdzie Jarosław Kaczyński uświadomił tym mniej świadomym parlamentarzystom, że przyszły rok jest rokiem kluczowym. Są dwie tury wyborów, to znaczy pierwsza tura na wiosnę, wybory do Parlamentu Europejskiego. Mówię celowo pierwsza i druga tura, ponieważ moim zdaniem wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego będzie przekładał się na wynik wyborów parlamentarnych, który będzie raptem 5 miesięcy później. I to, jaki wynik osiągnie Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, czy teraz to się nazywa KOKO, tak, czy coś takiego. Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. No coś takiego, tak. Poko. O właśnie. Poko. Jeszcze nie nauczyłem tej nazwy, bo taka dosyć dziwna, brzmi tak kabaretowo. Tam już padło dzisiaj w Sejmie sprostowanie, tak? Czyli POKO, a nie Poko. Nie? A dlaczego? Mi się wydaje, że to tak fajniej brzmi. POKO, a czy Poko, ale to widzowie mogą też można sondę zrobić, co fajniej brzmi. No i oczywiście my, pytanie, jaki wynik osiągną te dwa największe ugrupowania, kto będzie uczestniczył, partycypował w podziale mandatów do Parlamentu Europejskiego. No i wybory parlamentarne, najistotniejsze z punktu widzenia Polski, bo to od wyniku tych wyborów zależy, kto będzie tworzył przyszły rząd, kto będzie prezesem Rady Ministrów i jaką większością będzie dysponował przyszły rząd. To tym bardziej będzie istotne z punktu widzenia już kolejnych, ostatnich wyborów w ramach tego czteropaku, czyli prezydenckich. Och, to znaczy, czy w sytuacji utraty prezydenta przez Prawo i Sprawiedliwość no nie będzie sytuacja blokowania przez prezydenta. Wróży pan dzisiaj utratę tego stanowiska przez Prawo i Sprawiedliwość? Czy jest zbyt dużo czasu jeszcze do wyborów prezydenckich, aby cokolwiek wróżyć? Natomiast jeśli Prawo i Sprawiedliwość wraz z koalicjantem, czy Platforma Obywatelska wraz z koalicjantem będzie dysponowała większością 3/5 głosów, to wynik wyborów prezydenckich w 2020 roku nie będzie miał większego znaczenia, bo będą w stanie odrzucić weto prezydenckie. Pod tym względem uważam, że wynik wyborów przyszłorocznych parlamentarnych jest istotny. A no może to nawet będzie większość konstytucyjna, aby dokonać zmiany, jeśli oczywiście Polacy tak zdecydują. I to jest moim zdaniem przede wszystkim to przesłanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego do parlamentarzystów PiS-u, aby no zachowali wstrzemięźliwość. Ja bym powiedział bardziej wstrzemięźliwość. Miejcie się na baczności i musimy walczyć. Tam nie było nawet zachęty takiej, weźcie się do roboty, jeździcie po Polsce, spotykajcie się z ludźmi, tłumaczcie, obiecujcie. Tylko no właśnie, raczej bym na to zwrócił uwagę, na taką przestrogę, na to, co niszczy każdą władzę. Znaczy pycha, arogancja,
wszechwładza. Często niestety z tym jako poseł opozycji spotykam się, nad czym boleję, bo uważam, że można by było w ramach współpracy parlamentarnej wiele dobrego zrobić bez konieczności szarpania się o cokolwiek. No to może Kukiz 15 miałby ochotę na jakąś koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Nie, w tym momencie o koalicji żadnej nie ma sensu nic mówić, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie potrzebuje koalicjanta. A co będzie po wyborach przyszłorocznych parlamentarnych, to się okaże. A koalicja, no właśnie, przechodząc do sytuacji opozycji w Polsce, koalicja obywatelska była potrzebna? To przejście 8 parlamentarzystów z Nowoczesnej było potrzebne? No ja uważam, że Grzegorz Schetyna zrobił majstersztyk i tutaj szapoba, bo dwie pieczenie na jednym ogniu upiekł. Po pierwsze, no w zasadzie już nie ma potrzeby rozmawiać z Katarzyną Lubnauer. Nowoczesna już nie istnieje, nie jest nawet już klubem parlamentarnym, poselskim, bo parlamentarny nigdy nie była. I tak naprawdę za chwileczkę kolejni posłowie koła, już w tej chwili Nowoczesna, przejdą do Platformy Obywatelskiej i nie będzie sensu rozmawiać z Nowoczesną, bo Nowoczesna to już kompletna skorupa. Uważa to pan, tylko że długi zostaną wchłonięci długi przez PO? Katarzynę Lubnauer. No nie, ja uważam, że nie wszyscy, no bo po co przyjmować Katarzynę Lubnauer? No chyba że jest jakaś tam nić sympatii, ale mi się wydaje, że Katarzyna Lubnauer no została bardzo brutalnie potraktowana przez Grzegorza Schetynę, ale to jest brutalny gracz, wie o co mu chodzi, zależy, żeby wygrać, więc mówię, pod tym względem to jest na pewno sukces z punktu widzenia Platformy, a druga rzecz... Wspomniał pan o długach, to jest bardzo ciekawa sprawa, kto je teraz będzie spłacał. No, pani będzie spłacać, ja będę spłacać, nasi widzowie będą spłacać, Skarb Państwa będzie spłacał. Znaczy, a nie państwo, państwo z Nowoczesnej, no ja nie znam szczegółów tej umowy kredytu czy pożyczki, która była zawarta z jednym z banków, których znaczącym udziałowcem jest Skarb Państwa. Nazwę nie wymieniam, żebym się na proces nie naraził. Dla mnie to jest w ogóle sprawa kryminalna, jak można udzielić kredytu wielomilionowego na podstawie sondażów wyborczych. To znaczy, gdybym ja czy pani redaktor mieli takie moce sprawcze, że na podstawie jednego sondażu jesteśmy w stanie wziąć wielomilionowy kredyt, to już ale... dziś bym pobiegł i wziął ten kredyt, no, ja a następnie doprowadził do wyprowadzenia tych środków finansowych i ogłosił no, likwidację partii politycznej, a zgodnie z ustawą wszystkie długi, zobowiązania partii politycznej przychodzą na Skarb Państwa. Ma pan takie nieuczciwe zapędy, panie pośle. Nie, ja po prostu mówię, jak to wygląda w normalnych realiach, to znaczy w normalnych realiach do sytuacji takiej, że na podstawie sondażu no, quasi państwowy bank nie powinien udzielać kredytu i pożyczki. Banki nie są chętne udzielać partiom politycznym, które normalnie funkcjonują na rynku, a jeśli już udzielają, to pod specjalnym reżimem. Tymczasem a tutaj zostało dane. Kamila Gasiuk-Pihowicz mówi, mój mąż jest odpowiedzialny za ten kredyt. No i dlatego przychodzę do Platformy Obywatelskiej, to znaczy do PoKo. Nie, no to jest wiarygodność tych państwa. Finalnie z pewnością będzie tak, że Skarb Państwa będzie musiał zapłacić za te zobowiązania, za te zabawy, za te wygłupy tych państwa przez 3 lata, za te cepelie, koszulki, baloniki, pasztety w kuluarach sejmowych. Za to wszystko zapłacimy my, za te wygłupy polityków. No i jak tutaj nie być zwolennikiem likwidacji subwencji i finansowania partii politycznych, bo ci państwo powołali partię tylko z jedną myślą. Będą mieli subwencje i te wszystkie długi pokryje podatnik, wszystkie głupawki z tego tytułu będą opłacane. Ale druga rzecz, bo tu nie skończyłem wątku, dlaczego dwie pieczenie Grzegorz Schetyna upiekł. Moim zdaniem skutecznie przekreślił plan Donalda Tuska powrotu do Polski, bo Donald Tusk był zwolennikiem stworzenia takiej szerokiej na zasadach nie federacji, ale takiej konfederacji ugrupowań politycznych w ramach Koalicji Obywatelskiej. To znaczy każdy podmiot jest suwerenny. No oczywiście Platforma jest najsilniejsza, ale idziemy jedną ławą. Ja jestem liderem takiej konfederacji ugrupowań opozycyjnych totalnie wobec Prawa i Sprawiedliwości. No i rzeczywiście tutaj będę próbował walczyć, wrócić na białym koniu do Polski, wystartować w wyborach parlamentarnych, no już, zostać premierem albo prezydentem. No i tym samym moim zdaniem Grzegorz Schetyna skutecznie przekreślił plany Donalda Tuska na powrót do Polski.
Co w takim razie dalej z Donaldem Tuskiem? Był przesłuchiwany przez pana również przed komisją śledczą do spraw Amber Gold. Wszyscy pamiętamy te momenty, te słowa, właśnie to spalenie na stosie Mateusza Morawieckiego. Ale jakie wnioski wypłynęły z tego? Komisja pracuje nad tym raportem końcowym. On miał być gotowy w grudniu, bo ja pamiętam pańskie słowa, panie pośle. Natomiast jeszcze musimy na niego poczekać do lutego. Dlaczego? No między innymi z tego powodu, że o godzinie 9:17 ja, ale też inni członkowie komisji dostaliśmy SMS-a w dniu, kiedy przesłuchiwaliśmy Donalda Tuska, że wpłynęły nowe materiały do kancelarii tajnej. Oczywiście o treści tych materiałów nie ważyłbym się nawet wspomnieć. No i mogę tylko tyle powiedzieć, że treść tych materiałów wskazuje na konieczność dalszych prac komisji. Tam jest bardzo wiele odpowiedzi na pytania, które zadawaliśmy do tej pory szeregu świadków przed komisją. Bardzo dużo nowych wątków, nowe nazwiska. Ja jestem przekonany, że jeszcze kilka osób będzie przesłuchanych. Pytanie tylko w jakim trybie, czy jawnym, czy niejawnym przed komisją. No i kto to będzie? To się okaże. Czyli i materiały tajne, i nazwiska jeszcze tajne. No, kwestia jest odtajnienia tych materiałów, tak abyśmy mogli opinii publicznej te nazwiska przedłożyć, jak również wątki, o które pytaliśmy i na które tam jest bardzo wyczerpująca odpowiedź. Z mojego punktu widzenia jedne z najistotniejszych materiałów, które wpłynęły i to troszeczkę pokrzyżowało niewątpliwie nam plany, ale dla całej sprawy jest bardzo in plus, bo jeśli mamy większą wiedzę, na ten temat, to i raport komisji będzie o wiele pełniejszy i o wiele wartościowszy dla zrealizowania uchwały Sejmu z lipca 2016 roku. Kiedy zatem odtajnienie tych dokumentów, kiedy poznamy nazwiska nowych świadków? No moim zdaniem na początku stycznia, bo to wszystko oczywiście trochę trwa, jeszcze stosowna decyzja w tej sprawie nie została podjęta. No na pewno nie dla mnie, ja będę w spokoju spędzał święta, mam nadzieję. Natomiast no, rzeczywiście osoby, które w tą aferę były z pełną świadomością zaangażowane, no, nie mogą spać spokojnie. Stąd też podejrzewam, że raport będzie dopiero gdzieś bliżej lutego, marca. Ale mówię, to wszystko tylko i wyłącznie dla dobra całej sprawy. Sprawa jest niewątpliwie rozwojowa, bo to nie jest tylko tak, że my zdobyliśmy tę wiedzę, która jest nam potrzebna. Horyzonty nam się drastycznie, przynajmniej mi, poszerzyły po zapoznaniu się z tymi materiałami. Czekamy w takim razie po pierwsze na odtajnienie dokumentów, po drugie na nazwiska kolejnych przesłuchiwanych osób, a po trzecie na ten raport końcowy luty-marzec. Teraz już trzymam za słowo. Zawsze trzymam, ale teraz drugi raz. Panie redaktor, w życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki. Niestety. Tomasz Rzymkowski, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, Kukiz 15. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I dziękuję państwu za uwagę. Za chwilę kolejny punkt programu. Najważniejsze informacje z dnia państwu przypomnimy.